Dziś jesteśmy w podpoznańskiej małej miejscowości Pokrzywno w czasie okupacji Neustadt. Tu na terenie sióstr Urszulanek znajdował się Instytut Badania nad Zarazami. Na tym terenie powstały cztery baraki konstrukcji żelbetowej. Tu, w tym miejscu, miały być doświadczenia nad bronią biologiczną, a nad całym założeniem, nad całym instytutem był głównym dowodzącym i który miał robić tutaj doświadczenia dr Kurt Blome. I dzisiejszy odcinek właśnie o tym będzie. Karl Gebhardt. Kurt Blome urodził się 31 stycznia 1894 roku w Bielefeld w Westfalii. Był wysokiej rangi niemieckim nazistowskim naukowcem przed i podczas II wojny światowej. Pełnił funkcję zastępcy lidera do spraw zdrowia Rzeszy i pełnomocnika do spraw badań nad rakiem w Radzie do spraw badań Rzeszy. W swojej autobiografii Arzt im Kampf zrównał siłę medyczną i militarną w walce o życie i śmierć. Blome był sądzony na rozprawie lekarskiej w 1947 roku pod zarzutem praktykowania eutanazji i przeprowadzania eksperymentów na ludziach. Przyznał jedynie, że w 1943 roku rozkazano mu eksperymentować ze szczepionkami przeciwko dżumie na więźniach obozów koncentracyjnych. W rzeczywistości, począwszy od 1943 roku, przejął odpowiedzialność za wszystkie badania nad bronią biologiczną sponsorowane przez Wehrmacht i SS. Chociaż został uniewinniony z zarzutów o zbrodnie wojenne na procesie lekarzy w Norymberdze, wynikało to głównie z interwencji Stanów Zjednoczonych, ponieważ jego wcześniejsze wyznania były dobrze znane. Powszechnie uznano, że rzeczywiście brał udział w eksperymentach z bronią chemiczną i biologiczną na więźniach obozów koncentracyjnych. W jednym z baraków zachowały się do dnia dzisiejszego kraty wejściowe do pomieszczeń, tak zwanych izolatek. W tych izolatkach znajdują się dwa stoły, najprawdopodobniej, gdzie robiono doświadczenia. Wszystko w środku wyłożone białymi kafelkami. Zachowana instalacja wentylacyjna, ściany koloru białego. Upiornie to wygląda.